Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na garść ciekawostek o Termalice Nieciecza. Klub nieformalnie powstał już w 1922 roku. Formę zorganizowaną przybrał w 1946 jako LZS Nieciecza. Obecna pełna nazwa Termalika Brukbet Nieciecza Klub Sportowy funkcjonuje od 17 czerwca 2010. Sama nazwa Termalika to jedna z marek wchodzących w skład firmy Brukbet i oznacza system budowlany na bazie betonu komórkowego. Maskotką klubu jest słoń, który znajduje się również w logo firmy Brukbet. Tego samego słonia możemy spotkać w okolicy stadionu dosłownie na każdym kroku. Pod stadionem Termaliki możemy też znaleźć automat z szalikami. Muzykę do rockowego klubowego hymnu skomponował Andrzej Nowak, gitarzysta TSA, a słowa razem z nim napisał sam prezes klubu. W nagraniu oprócz piłkarzy wziął udział Paweł Mąciwoda, wieloletni gitarzysta słynnego zespołu Scorpions. Właściciele firmy Brukbet oprócz klubu piłkarskiego posiadają w Niecieczy teatr i kino 5D. Niecieczę zamieszkuje 750 mieszkańców. Jest to oczywiście najmniejsza miejscowość, jaka kiedykolwiek gościła u siebie ekstraklasę. A biorąc pod uwagę najwyższe ligi w całej Europie, w tym sezonie tylko jeden klub z Macedonii może pochwalić się mniejszą liczbą mieszkańców. Pojemność stadionu to około 4,5 tysiąca miejsc, czyli niemal dokładnie 6 razy więcej niż liczba mieszkańców. Gdyby chcieć wybudować taki stadion dla Warszawy, to musiałby on mieć 10 milionów miejsc. W ciągu 6 lat między sezonem 2005-2006 a 2010-2011 klub rok po roku zaliczył 5 kolejnych awansów, przenosząc się z tarnowskiej okręgówki do nowo utworzonej pierwszej ligi. Prezesem klubu jest pani Danuta Witkowska, żona właściciela Brukbetu, która jest jedyną kobietą na stanowisku prezesa w całej ekstraklasie. W klubie na stanowisku General Manager do spraw sportu i public relations zatrudniony jest znany były reprezentant Polski i piłkarz Wisły Kraków Marcin Baszczyński. W Niecieczy zdarzało się, że miejscowy ksiądz przekładał godzinę mszy, aby ta nie kolidowała z terminem meczu. W 2013 roku grupa działaczy z Warszawy powiązanych w przeszłości z tamtejszą Polonią chciała wykupić licencję pierwszoligowej Termaliki i przenieść drużynę na Stadion Narodowy, gdzie miała występować jako KP Warszawianka. Na tę propozycję nie zgodzili się właściciele klubu z Niecieczy. Termalika mogła awansować do Ekstraklasy już w czerwcu 2013. Awans w ostatniej akcji meczu z Olimpią Grudziądz wyrwał im bramkarz Olimpii, zdobywając gola po rzucie rożnym. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz więcej tego typu ciekawostek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!